śpiewać. Ja nie znam tego, no. Nasze strony z Prusewa też witamy bardzo serdecznie. Pani sołtys Skarbowa, pani Halina Pietruszkiewicz oraz pani Anna Petra, przewodnicząca Miejskiego Koła Gospodyń Wiejskich w Skarbowie. Inne reprezentantki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Kuck. Thank you.
najlepsze ziemniaki są skąd? Z Celbowa, tak, najlepsze ziemniaki są z Celbowa, ale dzisiaj mamy takie specjalne ziemniaczki, ziemniaczki dzieciaczki, które się przebrały. Chodźcie tutaj teraz do mnie, kochani. Dzieciaczki również brały udział w tej paradzie ziemniaczanej. Wielkie brawa dla nich za to, że się tak pięknie przebrały. O, i po kolei chodź tutaj do mnie. Jak masz na imię? Ania. Ania. Ania przebrała się właśnie za taki... Wejdź tutaj może troszkę przed mikrofon. Pokaż się wszystkim, żeby wszyscy z daleka widzieli, jak przebrała się za ziemniaczek Ania. Bardzo ładnie. Teraz chodź tutaj do mnie. Przesuń się. I tutaj mamy następnego ziemniaczka. Antoś. Antoś. Antoś też się przebrał. Chodź, pokaż się wszystkim bliżej. Może dostaniesz wielkie brawa od wszystkich. Piękny ziemniaczek, prawda? Chodź. A tutaj taki malutki ziemniaczek. Jaki pyszny. Pójdziesz ze mną? Chodź. Chodź, pokażesz się wszystkim ładnie. Chodź, pokaż. I wszystkim pokiwasz ładnie, co? Chodź, pokiwasz wszystkim tutaj ładnie. O. Ziemniaczek? To jest Marysia, proszę Państwa. Pokiwaj Marysiu wszystkim tak ładnie. O! To pierwsze pewnie wystąpienie przed taką szanowną, wielką publicznością dla Marysi, tak? Dla ziemniaczka. Wielkie brawa jeszcze raz. Chodź, Marysiu. I tutaj mamy kogo? Maja. Się nazywa ten ziemniaczek. Piękny, prawda? Piękny ziemniaczek. Maciek, przepraszam. To jest taka bulwa chyba, co? Podoba się Państwu? Pewnie. Jeszcze raz wszystkim. Myślę, wszyscy otrzymają brawa i teraz panią Sofię. Tam jest Antoś, tak. A tu jest Maciek, tak? Tu jest Maciek. I jeszcze tak pamiątkowe zdjęcie. Piosenka już chyba coraz bardziej znana na całych Kaszubach.
no może nie wszyscy wiedzą, napisana przez przewodniczącą gminy Krokowa, gminy Puck, przepraszam, ta Krokowa cały czas mi urobię, gminy Puck, panią Anię Pomieczyńską. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię, módlmy się. Wszechmogący Boże i najlepszy Ojcze, Ty pozwalasz ludziom uprawiać ziemię i zbierać z niej obfite plony. Bądź uwielbiony za przyniesione tu owoce ziemi i pracy rąk rolników. I pobłogosław te ziemniaki, warzywa, owoce. Spraw, Panie, aby nikomu w tym roku nie brakło pożywienia. Wspomagaj swoją łaską wszystkich pracujących na roli i naucz nas dzielić się Twoimi darami z każdym, kto znajdzie się w niedostatku. Pozwól nam tak korzystać z dóbr tej ziemi, abyśmy zasłużyli na uczestnictwo wiecznej radości w Twoim domu przez Chrystusa, Pana naszego. I życzę wszystkim miłej zabawy. Szczęść Boże. Jeszcze raz myślę tutaj, że to rozlubię oczywiście, bo jednak wykazała się inicjatywą i kreatywnością dziewczyny. No i tutaj w sumie wszystkie panie musimy pochwalić, tak? Co było w tym roku oceniane, brane pod uwagę najbardziej? No tutaj jest wygląd przede wszystkim, prezentacja potrawy, smak, dobór składników lokalnych, bo to jest najważniejsze. No tu mamy ziemniaka, tak? No wiadomo, że to pewnie z Kaszub tutaj od nas ziemniak. W sumie tak ogólnie to wszystko. A widzimy również na stole bardzo nietypową potrawę, bo ciasto. Tak, no to panie wykazały się swoją własną inicjatywą. Jest to bardzo fajny sposób, ciasto było bardzo smaczne. Pomysłowość, przede wszystkim pomysłowość, ale też również smak, prawda? Smak też, bo to było czuć czekoladę, było czuć te ziemniaki oczywiście, ale czekolada przewyższała. Dziękuję Ci. Ja
Słuchajcie, trochę chyba lepsza maszyna niż samochód osobowy. No jest pewniejsza, stabilniejsza, także i może więcej. Panie wójcie, mieszkańcy gminy Puck pytają, czy jeździł pan takim pojazdem? Ciągnikiem tak, mam nawet prawo jazdy na ciągnik, ale taką maszyną jeszcze nie jeździłem. Mam nadzieję, że dzisiaj będę miał okazję. No bo zaraz kluczę wręczę. Jak pan Jasiu mi pozwoli, to spróbuję, nie wiem, ale myślę, że się uda. Ale to jest taki już pełny, full wypas. Zobacz, to kurde, to jest cała automatyka, nie? Klimatyzacja. Klimatyzacja to jest pendrive'a, muzyczka leci, programy, tu tyle, nie? Siać ci kwela, siać ci zaproszony w quiz. Gdzieś są na moment. Zaczynamy. Czekamy na najdłuższą obierkę ziemniaczaną tegorocznego Dnia Ziemniaka w Celbowie. Jak na razie panie się nie poddają. O, już jest jedna obierka. Jest druga obierka. Proszę, te obierki najlepiej, jak już zrobicie panie, położyć na ziemi, tak? Żeby się nie urwały. Położyć na ziemi i wtedy będziemy wybierać tę najdłuższą. Już jedne panie ostrugało, ale czekamy jeszcze na następne. To wbrew pozorom nie jest takie łatwe zadanie. To nie jest na czas, nie, kochane, to nie jest na czas, tylko która dłuższą zrobi tą obierkę. Także spokojnie. O, już pani z Dażlubia skończyła. Ojej. Chyba mamy zwycięzczynię, co? Jeszcze pani z Jeżdżewa. O, daj jeździć. No proszę, jak ładnie. Tak, już widzieliśmy, jeszcze też lubię, tak? Jeszcze też lubię. Oho, tam ma. Na razie Leśniewo i Jeżdżewo i... Ojej. I Dażlubię, tak? Tak, pani z Dażlubia ma najdłuższe. Pierwsze miejsce to była pani z Dażlubia, pani Danuta Funk. No okupiła to krwią, drodzy państwo. Ale warto było, prawda? Zaraz będą atrakcyjne nagrody. Numer 2 Gnieżdżewo. Też się pani zacięła? Nie, pani z Gnieżdżewa się nie zacięła. I szukamy trzeciej pani. I trzecia pani, trzecie miero. Leśniewo, tak? Leśniewo trzecie. Drugie miejsce miała pani z Gnieżdżewa. Trzecie miało Leśniewo. Proszę bardzo. W razie gdybyście wracały i padało, i serdecznie gratulujemy. Teraz w konkursie, która najwięcej rzuci ziemniaków do kosza. Chcę wybrać te najładniejsze, nie? No. Te, które będą prosto leciały. A czy ja cunąć? Są jacyś kibice z Łebcza. Nie ma. Ale brawa dla pani. No trzeba kibicować koleżankom. O, 10 ziemniaków. O. Jeden poleciał. Za daleko. Dwa. Naprawdę, za daleko. Jeden. O!
Pani chyba z Mieroszyna jest, się zdaje. O!